Przystępujemy do druku, gdzie referuje pan radny Marcinkowski. Nie, nie jestem referentem. To mówiłem to dwukrotnie, że nie będę referował tego projektu i dziwię się, dlaczego moje nazwisko. Dobrze, w takim razie dziękuję za tą odpowiedź. Poproszę w takim razie przewodniczącego. Pan powiedział, że pan będzie referował. Ale przepraszam, to nie jest w tym momencie temat na dyskusję. Radny się wycofał, ma do tego prawo. Bardzo proszę pana przewodniczącego, żeby zreferował ten projekt. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie projektu prowadzenia przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu Kontrapasa na Uchylowego w jednej ulicy Łodzowskiej. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto, uwzględniając udokumentowane opinie mieszkańców, podtrzymuje sprzeciw zawarty w uchwale nr 36 z 29 sierpnia bieżącego roku wobec powstania kontrapasa na ruchu rowerowego w jednej ulicy Łodzowskiej. Paragraf drugi. Uzasadnienie się wydaną częścią uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dnia przyjęcia. Uzasadnienie. Wytyczenie kontrapasa uchwały kierowcy, mieszkańców i innych zainteresowanych parkowaniem oraz 11 od 11 zdaniem ZIKiem do co najmniej około 20 miejsc postojowych. Przy ulicy Łodzowskiej prowadzą działalność instytucje publiczne, podmioty gospodarcze, mieszkają osoby aktywne zawodowo i osoby starsze, posiadające abonament postojowy. Ubytek licznych miejsc postojowych jest bardzo poważne uzupełnienie. Nie nastąpiło zrekompensowanie zniknięć. Istnienie kontrapasa przy natężeniu ruchu samochodów i ograniczonej szerokości jezdni wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa kierowców, rowerzystów i pieszych. Rowerzyści jadą z kontrapasem pod prąd w wąskiej ulicy jednokierunkowej będą narażeni na wypadki i kolizje. Zwłaszcza, że kierujący samochodami zostaną zmuszeni do wjeżdżania na kontrapas np. na odcinku między ulicą Biskupią i Krakowską. Intensywny ruch samochodów występuje m.in. w obszarze wyjazdu z ulicy Świętej Teresy, bliskość przedszkola sił Skarbanianek, lewo skrętu w ulicę Szlak, po bliskiej szkoły podstawowej nr 7 przy ulicy Spasowskiego, bram wjazdowych m.in. do szpitala ginekologiczno-położniczego przy ulicy Siemiradzkiego 1 i na parkingu przy ulicy Łowdowskiej 24a, skrzyżowania ulicy Spasowskiego i Siemiradzkiego, w rejonie ulic Biskupiej i Batorego, gdzie dodatkowo parkują taksówki, oraz przy zbiegu ulic Łodzowskiej i Garbarskiej, Kościół, Ośrodek Metodyczny, Hotel, Bank. Dwa miesiące temu w związku z wyznaczeniem kontrapasa zmniejszono wysepkę przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Łodzowskiej, Siemiradzkiego i Spasowskiego. Powstała ona z myślą o poprawie bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej nr 7 i przez wiele lat to stężenie jest i dobrze wypełniało swoją funkcję, zmuszając kierowców do ograniczenia prędkości, a dzieciom pozwalało na komfortowe przechodzenie przez drugą ulicę. Wprowadzane plany wyznaczenia kontrapasa w jezdni ulicy Łowdowskiej wpisują się w złą praktykę wytyczania niebezpiecznych kontrapasów w jezdniach wąskich jednokierunkowych ulic Karmackiej, Rajskiej, Batorego. Samochody parkują ukośnie tyłem do osi jezdni. Proces powstawania kontrapasu na terenie Starego Miasta musi być przemyślany i realistyczny. Kto będzie odpowiedzialny za stwarzanie wysokiego ryzyka i zagrożenie dla życia i zdrowia? Bardzo dziękuję. Czy mają państwo na to jakieś uwagi? Bardzo proszę pan. Ja techniczne pytanie, kontrapas już jest. Tak, to uchwała napisana, jakby miał powstać. Nie, to ja od razu odpowiem, że jest napisane Rada Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto Gdynia dokonała opinii mieszkańców, podtrzymuje sprzeciw wobec powstania kontrapasa. Okej, okay, w pewnych miejscach jest po prostu czas. Można to zrozumieć, no, tak. Dwojako, więc moim zdaniem jest to zgodnie z rzeczywistością. Bardzo proszę jeszcze panie radny. Ja mam zapytanie, może tam nikt nie wiadomo, jeśli chodzi o utrzymanie sprzeciwu, to znaczy dlaczego potrzebujemy to się mieszkańcy o to zwracali, kto się zwracał o to, o utrzymanie tego sprzeciwu, czy też już zostały rozpoczęte prace nad wyznaczeniem. Już jest zrobione. Bardzo mnie nie było w domu już zrobione. Na Krzysztof masz.
kompas jako taki... Ja mam udokumentowaną opinię mieszkańców. Czy ja mogę mówić? Ja znikam, że ja mam ochronę. Ja poczekam, aż się radni wygadają i dlaczego nie mówię. Panowie radni, bardzo proszę. Jeśli kontrpas jest wyznaczony, no to rzeczywiście jest, z tej uchwały tutaj nie wynika, że do powstania, wobec powstania. Ja mam jeszcze zapytanie odnośnie dwóch ostatnich zdań w uzasadnieniu. Proces powstawania kontrapasów na terenie Starego Miasta musi być przemyślany i realistyczny. Sądzę, że to jest jakby intencją i wskazówką dla tych, którzy te kontrapasy robią. Ale tutaj widzę pole do popisu dla Rady Dzielnicy Pierwszej, aby zorganizować czy też spotkanie, czy też specjalną sesję poświęconą powstawaniu kontrpasów na terenie Starego Miasta. Takie kontrpasy powstały też na ulicy Bocheńskiej, która jest bardzo wąska, na ulicy Skawińskiej, która jest jeszcze węższa niż ulica Smoleńska, na ulicy Smoleńskiej i tak dalej, więc powstają te kontrpasy. Nie rozumiem całkowicie w uzasadnieniu ostatniego zdania pytania. Nie wiem, po co ono tutaj jest umieszczone. No, jakiś cel powiedział, chciałbym wiedzieć jaki. Natomiast mam jeszcze jedną uwagę, jeśli chodzi o kontrpas. Jeśli nie będzie kontrpasów jako takich wyznaczonych bezpiecznie, to coraz częściej zdarza się, a będzie się zdarzało jeszcze częściej, że po prostu rowerzyści jeżdżą chodnikami, rozjeżdżając osoby starsze, dzieci, nie tylko. Samochody również parkują częściowo na chodnikach, wobec tego piesi, nie wiem, może raczej zamiast kontrpasów dla rowerzystów należałoby było wyznaczyć pasy dla pieszych. Nie wiem, oznaczone czerwoną farbą, żeby nikt po nich nie jeździł, czy można było spokojnie chodzić. Bardzo dziękuję. Pan radny Sęczek. Proszę Państwa, jako przewodniczący komisji tutaj muszę powiedzieć tak, bo wszyscy Państwo byli na komisji, komisja była bardzo długa i byli radni też poza komisji, za to jeszcze raz bardzo dziękuję i dziękuję bardzo wszystkim radnym z komisji, bo mieliśmy, jak bardzo często tak bywa, komplet, to wszyscy Państwa radni, a jest to trudne, prawda, na to jeszcze raz dziękuję. Natomiast jest to dla mnie sprawa, znaczy dla mnie to tak subiektywnie, trochę kontrowersyjna mimo wszystko, bo ja bym bardzo chciał tak, właśnie idąc tokiem mojej przedmówczyni, pani radnej, żeby na ulicy Łodzowskiej, na chodniku, który jest przy ulicy Łodzowskiej, przestali jeździć rowerzyści. Jest to nagminne tam jeżdżenie rowerzystów. Wczoraj miało miejsce najechanie, po raz czwarty na sprawie, przy zbiegu i szlaku i włoskiej, przez rowerzystę kobiety. Świadkami tego wydarzenia byli pracownicy, którzy właśnie malowali ten kontrapas. I z żalem żeśmy stwierdzili, czy stwierdzaliśmy, czy to spowoduje, że rowerzyści przejdą na ten kontrapas. Z drugiej strony też mówiliśmy, że to może jest ten kontrapas jest tą nadzieją, że rowerzyści na ten kontrapas przejdą i przestaną najeżdżać na szczególnie właśnie na starsze osoby są niepełnosprawne. Jest tam dużo seniorów, a o seniorów musimy dbać. I powiem sobie, że tutaj budzi to pewnie pewne konsekwencje nie dla tego kontrapasu. Za wszelką cenę nie. Może napisz mi jeszcze w tym, że najpierw wyeliminujmy ruch rowerów z chodników. Może tu trzeba odpowiednie konsultacje przeprowadzić. Rower jest tak. Może tych konsultacji było za mało. W końcu, jeżeli jeździmy ulicami, to jest ograniczenie do 30 km na godzinę na ulicy Młodzowskiej w tej chwili. Tam trzeba jeździć bardzo wolno. W tej chwili ten kontrapas jest pięknie wymalowany. Jest to biała linia, zdecydowanie widoczna. Ona bije w oczy aż. No w świetle prawa pan rowerzysta będzie mógł spokojnie się poruszać. Oczywiście zasada wzajemnego zaufania jako kierowcy, wiemy co to oznacza i rowerzyści to też powinni wiedzieć co to oznacza. Trzeba mieć oczy otwarte, tutaj jak to się mówi, ryba ma w każdej łusce oczy i wszędzie ma te oczy, więc ten rowerzysta też powinien widzieć bardzo dużo rzeczy, chociaż jest uprzywilejowany na tym kontrapasie. Dla niego się ten kontrapas zrobiło, wytyczyło i on się tam ma tutaj pewnie.
Jeżeli on się tam nie będzie czuł pewnie, to wobec tego to wszystko to jest się czuł. Do wyrzucenia do śmietnika. Oczywiście, że i trzeba było, to jest fikcja, tak, pan na tym ma rację, to jest po prostu fikcja. Fikcji ja bym nie chciał brać udziału. Ja uważam, że potrzeba, jeżeli jest lecą, właśnie przemyślał, no bo to, co pani rada było przyjęła powiedzieć, kto bierze odpowiedzialność za szpawanie wysokiego ryzyka i zagrożenie dla życia i zdrowia. No to dali coś polską, jeżeli my będziemy po zapasy tworzyć po to, żeby spadać dla rowerzystów zagrożenie ich życia i zdrowia, no to ja dziękuję za takie coś. Ja nie słyszałem jeszcze głosów, że kontrapas stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia, żeby to ktoś publicznie powiedział. No, jestem w kolejce. A argument taki, że będą rozjeżdżani rowerzyści, no to tak samo ja mogę spowodować jako kierowca wypadek. No, jest to kontrowersyjne dla mnie. Czyli rozumiem, że rekomenduje pan negatywnie, tak? Znaczy ja bym to rekomendował w ten sposób, że prosiłbym o odrzucenie tego projektu do komisji. Jest wniosek formalny. Dobra. Pan wniosek formalny jeszcze o odesłanie do komisji przed wnioskiem do głosu. Ja ale była wcześniej. Czy to się zapisane do głosu? Ja się też zgłaszałem. Przecież się zgłaszałem. Czy ja mogę odczytać osoby, które zgłaszały się do głosu? Tak. Bardzo dziękuję państwu radnym. Kolejno do głosu zgłosili się pan radny Jakubowski, pani radna Zarzycka, pani mieszkanka, gość, pan radny Baron i pani radna Wyszyńska. No, no. No zajac. Bardzo proszę, panie Jakubowski. Ja się odniosę w trzech słowach. Zastanawiam się, czy w ogóle dobrą koncepcją by było opinię było, że jak zabroniliśmy tym silnikom tonowym, to żeby śmieci były wywożone przez rowerzystów, wtedy nie będzie można też wnioskować, żeby odśnieżarki, piaskarki, to też żeby robili rowerzyści, bo wszystkie te auto mają powyżej 3,5 tona, na serio. Pani Olgierdzie. Rowerzysta nie ma pierwszeństwa na kontrpasie. Zawsze ma prawo pierwszeństwa ten samochód, który się porusza. Kontrpas jest tylko dla rowerzysty wtedy, kiedy jest miejsce dla samochodu, aby mógł przejechać bez kolizji, nie wjeżdżając na kontrpas. Zgodnie z prawem ruchu drogowego, auto ma prawo na kontrapasie pierwszeństwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, teoretycznie. No, nie. Samochód i rowerzysta. Nie, co? Nie pod prąd. Nie jedzie naprzeciwko mnie rowerzysta, ja jadę samochodem i naprzeciwko mnie kontrapasem jedzie rowerzysta i ja nie mam miejsca, żeby się zmieścić, to ja mam pierwszeństwo na kontrapasie i rowerzysta ma obowiązek mi udostępnić pierwszeństwo, ustąpić pierwszeństwo. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, notorycznie łamana przez rowerzystów. Ale proszę radnemu dać kontynuować. I trzecia rzecz, notorycznie niestety łamana w tym mieście przez rowerzystów, to jest używanie kontrpasa do jazdy nie w przeciwnym kierunku, czyli tak jak ma jechać, czyli z tym kierunku, w którym jeżdżą auta, czego mu robić nie wolno. Po czwarte, rzeczywiście tam jest za wąsko i nie powinno być tego kontrpasa. I po piąte, należy tak jak pani Ania Tyle powiedziała, usiąść, tylko że nie można tego moim zdaniem od razu odsyłać, dlatego że nie ma czasu, znaczy tak nas oleją niestety, ale trzeba w ogóle usiąść na tę organizację ruchu rowerów, co najmniej w obwodnicy pierwszej Kraków Stare Miasto, czyli czy w ogóle należy się zastanowić na tym, co ja postuluję od jakiegoś czasu, żeby w ogóle ruch rowerów wyeliminować niestety z pierwszej obwodnicy. Ale to jest całościowo, a dzisiaj oczywiście to jest tylko uchwała intencyjna, bo ten kontrpas, jak już zauważono, został wymalowany i niestety prawdopodobnie stanie się tak, jak się stanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, proszę panią radną Łukaszewską. No to ja sobie pozwolę mimo całej sympatii po raz pierwszy z panem przewodniczącym się nie zgodzić. Tak, po kolei, to co mówisz o wyeliminowaniu ruchu rowerów z chodników. Rowerom nie wolno jeździć po chodnikach, to jest pierwsza podstawowa sprawa. Nie wolno. Teoretycznie wolno. Nie wolno. Ale proszę nie dyskutować. Warunkowo. Pierwsza sprawa. Po drugie, do tej pory rowerzyści jeździli normalnie po ulicach i jakoś było ok, prawda? Więc nie rozumiem, dlaczego nie mogą teraz poruszać się po ulicach. Jeśli chodzi o zdanie stania, o którym tutaj mówiła Dania i tych, kto bierze odpowiedzialność za stwarzanie wysokiego ryzyka i zagrożenia dla życia i zdrowia, nie rozumiecie, o co chodzi. Otóż chodzi
Pan Krzysztof ma przed sobą pismo, które zbieraliśmy od mieszkańców, oni tam wyraźnie to opisują. Samochody, które są zaparkowane przykładowo na Garbarskiej, na Obzowskiej i kawałek na Batorego nie, bo jest po drugiej stronie, ale Garbarska i część Łobzowskiej. Samochody, które chcą włączyć się do ruchu, muszą wycofać. Wycofują na kontrapas. Żeby zobaczyć, czy nic nie jedzie, muszą wyjechać na tyle daleko, że w międzyczasie rowerzysta może spokojnie najechać na samochód albo samochód na rowerzystę, czego świadkiem byłam nieraz. Jeśli Państwo czytaliście, dwa tygodnie temu była artykuł pana Warszawskiego bodajże, albo Tymczaka w Dzienniku. Pan Burnisiewicz wypowiadał z piekarni z ulicy Garbarskiej, który też był kilkakrotnie świadkiem właśnie, gdzie na szczęście nie doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez samochód. I o to chodzi, też żałuję, bo to ostatnio jak byłam na komisji, no to jest dokładnie tak jak sprawa z Wielopolem. Poruszyłam ten temat z dyrektorem Saponim i usłyszałam, że jeszcze nic się nie stało. No to wobec tego, no dokładnie to, co powiedziałeś. Dopiero jeżeli ktoś zginie, to wtedy zacznie się zastanawiać, że może jednak zrezygnujemy z tych kontrapasów. Tak powiedział pan dyrektor. Jeszcze nikomu się nic nie stało. Przytoczyłam przykład Wielopola, gdzie się zawaliły schody, rozwiązując sprawę w sposób naturalny. Na szczęście nikt nie zginął, ale to nie jest metoda. I to co ja cały czas podkreślam, nie każda ulica jednokierunkowa nadaje się do tego, żeby na niej tworzyć kontrapasy. Pan Krzysztof ma całą listę podpisów, ma maile, które przyszły od mieszkańców bloków, kamienic. To nie są pojedyncze głosy. Tu jest no, grubo ponad 100, może nawet 200 osób co najmniej. Czyli są mieszkańcy, nie mówię o przychodni Nowatorego. I ty, dziękuję. A poza tym przepraszam. Jeszcze jedno. Dlaczego prawo mają mieć rowerzyści, którzy nie płacą podatków, nie posiadają żadnego prawa jazdy, nie płacą żadnego ubezpieczenia, wjedzie w samochód, po czym się szybciutko zbiera i ucieka, a koszty ponosi no, pieszy, ewentualnie kierowca samochodu. Nagle lobby rowerowe jakoś naciska w dziwny sposób, no wiadomo o co chodzi, podejrzewamy chyba wszyscy. Ja sama, może nie uwierzycie, ale czasem jeżdżę na rowerze i jakiś właśnie sposób... Właśnie ta ręka była... Tak, to wiesz, to było górskie. Ale nie, żarty zastawię, ale poważnie, no po prostu w tym miejscu nie mają sensu. No i wystarczy mi niestety dwa dni, nie było mi w domu, wracam wymalowany. Nie dopilnowałam. Żartuję, ale jestem absolutnie za tym, absolutnie przeciw powstawaniu kontrapasów na tu w ścisłym centrum na tych wąskich ulicach. Tyle. Dziękuję bardzo. Proszę pani mieszkanka. Nie wiem, czy państwa tutaj zasugerował, żeby zrobić jakieś konsultacje z rowerzystami. Ja chciałam przytoczyć przykład z Lublina. Mieszkałam w Lublinie przez 2 lata i tam przy Radzie, nawet nie dzielnicy, tylko przy Radzie Miasta powstał zespół do spraw właśnie regulacji ruchu rowerowego. Złożony z przedstawicieli Rady Miasta, też z Wydziału Komunikacji, z Architektury i tak dalej, z tamtejszego, nazwijmy to, ZIKIT-u, do spółki właśnie ze Stowarzyszeniem Lublin Miastem Rowerów jako głównym konsultantem. I od tej pory przy każdej modernizacji, zwłaszcza tych słynnych lubelskich przelotówek, były brane pod uwagę ścieżki rowerowe w jedną, w drugą stronę. Przy modernizacji właściwie każdej ulicy były brane rozwiązania dla rowerzystów, czyli kontrpasy, ścieżki rowerowe, zależy gdzie, jakie rozwiązanie miało sens i było stosowne. Tak samo przedstawiciele strony rowerowej byli brani pod uwagę, to znaczy właściwie byli jedynymi głównymi konsultantami rozmieszczania stojaków rowerowych, na które też się znalazł fundusz, które były rozmieszczane w całym centrum. Więc trzeba było po prostu, my jako to Stowarzyszenie Rowerowe, musieliśmy konsultować te wszystkie projekty od właśnie rodzaju nawierzchni stosowanej na ścieżkach po rozmieszczenie tych stojaków. Myślę, że coś takiego byłoby sensowne, bo ja sama widzę, że niektóre kontrapasy na przykład są rewelacyjne. Jestem wielką fanką tego na Mostowej. Jest fantastycznie, świetnie pomyślane, jeszcze parking się tam mieści i to jest właśnie to. A niektóre, no to widzę, że my się z tymi samochodami po prostu tak. A ja czasami jestem pieszym, czasami jestem samochodem, a czasami jestem rowerem i czasami szlak trafia. Bardzo dziękuję za ten głos. Proszę bardzo, pan radny. No jeszcze chciałam dodać, że ja się bardzo chętnie jako strona rowerowa mogę włączyć w pracę takiego zespołu. Dziękuję. Czym innym, a odpowiem pani. No, u nas jest taki zespół. Właśnie ZIKIT ma coś w tym rodzaju. Przy każdej jakiejś modernizacji tego organizuje nam kontrapas i zabiera nam miejsca parkingowe. Właśnie na tym to polega, że u nas jest i nie ma żadnej w zasadzie konsultacji z mieszkańcami, z radą dzielnicą, to w zasadzie w ogóle nie. My opiniujemy negatywnie, oni tam malują, gdzie my opiniujemy negatywnie, no i to na tym to polega.
Więc to, że to w Lublinie działa, to tam jest inny samorząd, tam może działa, w Krakowie nie. Natomiast chciałem mówić o czymś innym. Otóż, panie przewodniczący Sejmu, otóż ja się wyrażę w ten sposób. Ja jestem rowerzystą i też. I ja jechałem przez tą nieszczęsną Garbacką. Ja jechałem przez tą nieszczęsną Garbacką. I nie wiedziałem w połowie tej drogi, co zrobić. Czy za przeproszeniem wyparować i się za przeproszeniem przenieść siłą woli od razu gdzieś na inną ulicę. No bo wyjechał naprzeciwko autobus. Jechał mniej więcej 2/3 tego kontrapasu. Tu z tej strony wystawały samochody mniej więcej w drugą stronę do 1/3 tego kontrapasu. I ja nie wiedziałem, co zrobić. Tylko no normalnie zginąć. Jechać na to czołowe zderzenie i zginąć. Więc jeżeli pan tego typu... Nie potrafi pan zrozumieć, że ten kontrapas to jest czysty nonsens. No, żeby nie powiedzieć mocniej. To tego się nie da inaczej. Tego się nie da inaczej nazwać. Samochody na tej nieszczęsnej ulicy parkują na choinkę. Czyli jeżeli kierowca, nie daj Boże, chce wycofać i włączyć się do ruchu, no to on patrzy w lusterko, czy coś nie nadjeżdża. A nie, on nie może równocześnie patrzeć w dwóch kierunkach. Do tyłu w lusterko, czy coś nie nadjeżdża i jednocześnie w prawo, czy nie jedzie jakiś rowerzysta. No przecież to wymalowanie tego kontrapasu to jest nonsens. Jeżeli w ten sposób ktoś będzie popierał tworzenie kontrapasów w Krakowie, no to wreszcie doprowadzi do tego, że ktoś zginie. I rozumiem, że pan chce mieć krew na rękach. No tak bym to nazwał. No inaczej się tego nazwać nie da. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze radny Serczek, adwocem. Adwocem. Będę chciał się odnieść do dwóch sytuacji, mianowicie do pana radnego barona. No życzę panu. Pan jest kierowcą. Życzę panu, żeby pan nigdy takich sytuacji, takich odczuć, o których pan pięknie mówi, będąc kierowcą rowerzystą, nie miał za kierownicą. Życzę tego panu serdecznie, z całego serca. Druga sprawa, no do tej całej sytuacji na Łodziowskiej, bo pan to nie do pana, tylko mówi ogólnie, że tutaj, jeżeli już tak poruszamy tę sprawę dogłębnie, to trzeba też powiedzieć o pewne rzeczy, które są faktami prawdą. No, znikają miejsca parkingowe, ale po części znikają zgodnie z literą prawa. Bo skrzyżowanie ulicy Łowzowskiej z ulicą Szlak, tam nie miało prawa 5 samochodów stać. Jak państwo wiedzą, 10 metrów od skrzyżowania w lewo, prawo, jak skrzyżowanie jest konstruowane, nie ma prawa w tak samochodach. Pomijam milczeniem, co tam było. Skrzyżowanie ulicy Biskupiej z ulicą Łowzowską. Pani radna, to bardzo blisko pani. Pomijam milczeniem, co tam było, co jest teraz. No, ja dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo proszę pani radna Leszczyńska. Uważam, że rowerzyści są poza prawem w ogóle, jeżdżą jak chcą, przemieszczają się później jadąc ulicą, potem jadąc przejściem dla pieszych, nie wsiadając z roweru, później wskakują na ścieżkę rowerową, z powrotem na przejście dla pieszych i tym sposobem przemieszczają się po mieście. Nie ma szans w ogóle ani zwrócić mu uwagi, ani nic, bo jeszcze oryginalnym słowem rzuci. A najczęściej znika za zakrętem i tyle go widzieli. Jeżdżą jak szaleni po plantach. Dzisiaj byłam świadkiem, jak chłopak jeżdżał chyba, nie wiem, z 50 na godzinę, slalomem mijając pomiędzy dziećmi i przechodzącymi osobami. No po prostu to było szaleństwo. Dobrze, że nikomu nic się nie stało, bo jechał naprawdę na wielkim biegu. I dopóki to się nie zmieni, że ktoś nie będzie jakoś przeciwdziałał takim poruszaniu się, no to w ogóle o czym my mówimy, to dlaczego my mamy bez przerwy rowerzystom, że tak powiem, zapewniać bezpieczeństwo pod pasami, jak oni nie dbają o bezpieczeństwo pieszych, bo trzymają nas za nic pieszych.
Obserwuję to, co się dzieje na mojej ulicy z kontrabasem, gdzie wbrew protestom dwóch szkół podstawowych i mieszkańców i w ogóle wszystkiemu ten kontrapas zrobiono. Sytuacja jest taka, że po jednej stronie samochody parkują w jodełkę. Samochody przejeżdżające nie mieszczą się tak, żeby po prostu mieściły się, jadą połową kontrapasa. Na długim odcinku są zagrożenia przed tymi szkołami. W związku z tym ten rowerzysta jest bez szans, bo nie ma gdzie uciec, bo jest metalowe ogrodzenie po tej stronie i po prostu właśnie cud boski, że jeszcze tam nikogo nie zabiło. Nie mówiąc właśnie o fakcie, że rowerzyści po tym kontrapasie jeżdżą w dwie strony. A były też takie sytuacje, że rowerzysta pomimo kontrapasu jest zawodnikiem. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze pan przewodniczący głos przeciw chciałby pan wniosek o odesłanie do komisji. Szanowni Państwo, ja już powiedziałem swoje zdanie na temat roweru, drugi rower jeździć, bardzo rozważasz, nie szczególnie w pierwszej rundnicy. Natomiast ruchowo robi się antagonizm między grupami społecznymi, żeby lepiej tymi wszystkimi zarządzać. To jest stare dividi et impera. Dzieli rząd. Zróbmy rowerzystom tak, żeby szlak trafiał, przepraszam za wyrażenie, kierowców i pieszych, a kierowcom jeszcze zróbmy tak, żeby ich pokłócić z pieszymi. Wtedy będziemy panować nad sytuacją. Ruch kołowy jest ruchem kołowym. Kto ma koła, to powinien być dostosowany do ogólnych przepisów o ruchu kołowym i tak się poruszać. A chodnik jest typowo miejscem dla pieszego z wyłączeniem dziecka do 5 czy do 7 lat, które może się poruszać na trójkołowym przy opiece rodzica. Naprawdę nic nie będzie się nikomu działo. Już nie mówię o tym, że jeśli już wydzielić dla rowerzystów, to pas, który powinien się poruszać, ale zgodnie z ruchem, który następuje, a nie masę. Natomiast my tutaj taką lekką walkę z wiatrakami robimy, dlatego że kontrapas już uchwała jest podjęta, negatywna, kontrapas jest namalowany, już zaczną jeździć, a my jeszcze dalej dyskutujemy na ten temat. Te wszystkie nasze dyskusje powinny być skierowane do wszystkich swoich znajomych parlamentarzystów, aby nikt ani z Zikidu, ani z nas nie wpłynie na zmianę ustawy, która wyraźnie daje tą możliwość rowerzystom tworzenia kontrapasu. I wszyscy przychodzą, to dwa pana Chyły i jeszcze jednego pana z Stowarzyszenia Rowerów. Zapraszano mi kiedyś do Zikidu, wtedy, kiedy trzeba było coś utrącić, na przykład jak pijacką. I udawało się to. W tej chwili już tam nie zapraszają na to. Jest jednokierunkowa, proszę bardzo, przysługuje według ustawy kontrapas i cześć. Wpływajmy na parlamentarzystów, albo żeby się z tego wycofali, to jest ogólnoświatowy trend kontrapasu, albo po prostu określili przekrój jezdni, w którym ten kontrapas może być dopuszczony, a nie po prostu na ścieżkach jeszcze robić kontrapas. Jak ktoś z Państwa ma czas, przyjedźcie się na Zamojskiego do Podnóża. To jest kuriozum, co tam jest namalowane. Uliczka ma może 4 metry szerokości, na środku jest kontrapas, po lewej stronie parkują samochody, a po prawej jest na, po prostu na malucha miejsce. Na Skamińskiej jest tak samo. Na Buchyńskiej jest tak samo. Logice i po prostu czemukolwiek. Czyli dlatego ja uważam, że poza tym brak konsekwencji u nas jest czasami taki dość duży. Walczymy z ogródkiem, z jednym, dwoma stolikami, które zajmuje miejsca parkingowe. Skoro walczymy dla swoich mieszkańców o miejsca parkingowe, żeby ci ludzie nie uciekali, uciekła Grodzka z miejscami parkingowymi. Kolejny kontrapas, kolejny, który znowu wyrzuca tych mieszkańców, którzy naprawdę... Dlaczego mają taką ponosić katorgę za to, że mieszkają w centrum miasta, w pierwszej dzielnicy? Za co mają po prostu dodatkowo płacić? Już płacą za abonamenty, które powinni dostawać za to, że tu mieszkają, a nie płacić za nie. Kolejną rzeczą zawiera im się to, bo ktoś chce na rowerze pod prąd przyjechać i no to panie Kowalski nie będzie pan tutaj parkował, bo Nowak, przepraszam, powiedzcie bardzo. Skurt Wanowa chce przejechać pod prąd tym pasem. Dlatego ja będę głosował za tą uchwałą i nie będę głosował przeciw tej poprawce odesłania. Wiem, że to jest już tak naprawdę jedzie ta uchwała, bo kontrapas już jest, ale jak już jest w porządku obrad, to należy ją tak przyjąć, jak
jak mi się wydaje. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten cenny głos. Przystępujemy, będzie pani mogła jeszcze. Ale nie, za odesłaniem. Przystępujemy teraz do głosowania za odesłanie, wniosek formalny o odesłanie do komisji tego projektu. Kto z państwa jest za odesłaniem do komisji? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw odesłaniu? 13. Bardzo dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głos. Możemy kontynuować. Możemy kontynuować dyskusję. Kolejno do głosu zgłosili się pan Sebrzek i pani Tyle. Proszę państwa, powiem tak, głos pana przewodniczącego był głosem rozsądku. I w sumie to powiem, że to by się stało, że tak zostało. Przepraszam, proszę o spokój. Bardzo proszę panią radną Tyle. Szanowni państwo, ja uważam, że szkoda, że tak się stało, że nie zostało wysłane do komisji, dlatego, że z uchwały w tym kształcie wynika, że my tylko powstrzymujemy sprzeciw, a protestować sobie może każdy długo i cierpliwie. Natomiast uchwała powinna być innej treści, mianowicie, że wnosi się o likwidację podpasa w związku z uchwałą, której byśmy wnosili sprzeciw. A teraz sobie możemy protestować. Nie ma problemu. Nie uchwała jest, że... Nie ma żadnej uchwały jeszcze. Pani radna, jesteśmy na etapie dyskusji nad projektem uchwały. Nie została przesunięta do komisji. Jeżeli pani radna ma ochotę zgłosić tego typu poprawkę, to bardzo proszę. Komisja też może sama z siebie, że tak powiem, własną poprawką zrobić. W ogóle jak było źle pomyślane, że potrzebuje pani tyle czasu, żeby spisać poprawkę. Tak, a jeśli chodzi jeszcze o kontrpasy, to wybudowano piękny kontrpas, a w zasadzie ścieżkę rowerową na ulicy Starobiśnej między ulicą Witla a Pocztą Główną, gdzie rowerzysta zjeżdża na torowisko, z torowiska z powrotem na tą dużą ścieżkę, a wszyscy jeżdżą w przeciwną stronę ulicy, po chodniku i pomiędzy tymi. Więc tak działa zignik. Ja proponuję pisać poprawkę. To jest jednokierunkowa ścieżka. Ale na Starowiśnej. Ale nikt tą ścieżką nie jeździ. No jak nie jeździ? Ja jeżdżę na przykład. Tam ten jest całkiem dobrze jeździć. A po chodniku też jeździ? Nie. Bo ja widziałam, nie, ja widziałam, że jak jeżdżą po chodniku. Ale bardzo, bardzo bym prosił, jeżeli państwo chcecie zabrać głos w dyskusji, to nie w trybie kawiarnianym. Nie, bo tak trzeba napisze teraz poprawkę. Więc to było w przerwie, niech pan przedstawi swoje. Nie, ale nie można wyprawić. Tak, bardzo proszę pan radny. Proszę państwa, nie zabierałem tej pory głosu, ponieważ uważałem, że to wszystko, co jest tutaj zapisane literalnie, jest przejrzyste, czytelne, a co najważniejsze udokumentowane, to znaczy poparte głosami mieszkańców. To nie jest tak, że jeden radny, czy nie wiem, osoba anonimowa z zewnątrz zabrała głos w sprawie kontrapasa przy ulicy Łobzowskiej. To był pewien proces, na którym podjęliśmy uchwałę ogólną w końcu sierpnia, nie dysponując szczegółowymi informacjami, ona była negatywna. Wydawało się, że Zikit poprzestanie, wstrzyma się, utemperuje swoje zachowania, realizowanie swoich planów, które zresztą to plany przygotowała firma zewnętrzna. Tak się jednak nie stało. Otrzymaliśmy odpowiedź pisemną od pana rektora Marcinka, który wprost napisał, że tych miejsc zniknie 11. Z naszej oceny wynika, że tych miejsc będzie więcej. W ślad za pismem Zikitu dyrektora Marcinko prowadziliśmy pani Zarzycka, pan Nowak, prowadziliśmy kampanię informacyjną wśród mieszkańców przy ulicy Łobzowskiej, a także w okolicy. Udało się zebrać kilkadziesiąt podpisów, udało się zebrać kilkanaście opinii udokumentowanych, one trafiały do Rady Dzielnicy w postaci maili. Udało się przeprowadzić też chyba, no nie przynajmniej kilkanaście rozmów z mieszkańcami. Tylko w kilku przypadkach natrafiłem na pozytywne reakcje na temat tego kontrapasa. Rowerzyści zagorzali, gorlili, mówili tak, ten kontrapas musi powstać, będzie wyprowadzał ruch ze Starego Miasta i wprowadzał w kierunku Krowoży. Natomiast gro głosów, które padły w tej dyskusji, jak mówię, one są udokumentowane.
jest przeciwna. W związku z tym nie widzę najmniejszego powodu, żeby teraz ruszyć kopię i albo z jednej, albo z drugiej, albo z trzeciej strony wyszukiwać kilka argumentów i torpedować to rozwiązanie. No przecież my tutaj jesteśmy po to, żeby, jeżeli to nie jest rzeczywiście drażliwe z punktu widzenia społecznego, żeby iść naprzeciwko takim rozwiązaniom, które mieszkańcy proponują. Nie działamy arbitralnie, nie działamy w sposób taki zadęty, tylko słuchujemy się w głos mieszkańców. Uważam, że ta inicjatywa, ta uchwała, zgodnie z tym, w myśl tego uzasadnienia, jest prawidłowa i gorąco zachęcam do poparcia tej uchwały. Podkreślam, to nie jest sprawa nieprzemyślana. Przygotowanie tej uchwały, rozmowy z mieszkańcami poprzedziło kilka tygodni planów, przygotowania planów przez firmę zewnętrzną ZIKIT-u. Plany ZIKIT-u, które w taki czy inny sposób oficjalnie albo nieoficjalnie trafiały do radnych. Wreszcie ten kwadrapas został wymalowany wczoraj w nocy, dzisiaj i jeszcze chyba te prace będą kontynuowane. To, że on powstał, wcale nie oznacza, że będzie utrzymany. To, co powiedziała pani, tyle. Jeżeli się okaże za rok czy za dwa, że kontrapas spowodował dużo wypadków, kolizji, zdarzeń drogowych zarejestrowanych, to wie, czy nie będziemy wnioskować o jego likwidację. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan radny Serczek, adwokat. Panie radny, pan takich różnych tutaj słów używał, między innymi zagłużałem rowerzystów, czy zagłużali rowerzyści, protestują w tych udokumentowanych materiałach przeciwko wyznaczeniu kontrapasa, że są, rozumiem, za kontrapasy. I to jest fakt, to jest fakt. Bo wśród tych głosów, ja ich nie liczyłem, nie miałem tych dokumentów w ręce, ale jak Państwo mogę nie wiecie, ja tam mieszkam. Więc czuć z Łodzowskiej, więc mam tam wiedzę bardzo dokładną. Było bardzo dużo ludzi, którzy nie zdokumentowali tego pisemnie, ale również były dokumentowania pisemne, z tego co wiem, za kontrapasem. I to nie byli tylko zagorzali rowerzyści, ale nasi seniorzy, którzy mieszkają przy ulicy Łodzowskiej, a część seniorów, z którymi ja rozmawiam, bo mówię, to ja tam mieszkam dłuższo od czasu, rozmawiała ze mną i powiedziała na przykład, że ja nie będę mógł tych spod których numerowali, ja mogę przyprowadzić do tych domów. Że oni woleli, żeby ten kontrapas był, bo to jest jakaś szansa, że ci rowerzyści, o czym mówiłem wcześniej, zjadą z chodnika na kontrapas. Więc to, co pani radna tyle, bo uprzejma powiedzieć, tutaj trzeba jakiegoś głębszego zastanowienia, głębszej dyskusji, może rzeczywiście wypracowania z pani tutaj ze strony społecznej też bardzo słusznie mówiła, z ZIKIT-em, z dyrektorami i z tą komisją, bo tam jest przecież to, co Państwo wiecie, najlepiej zespół do spraw rowerów. Rzeczywiście siąść i się zastanawiać. Natomiast no, jest takie powiedzenie, że już o faktach się nie dyskutuje w ogóle. Prawda? No, ja rozumiem, że możemy sobie dyskutować, no ale już ten kontrapas powstał. Natomiast ja tylko jeszcze raz zmierzam jakby adwokatem do pana radnego Ockiego, że były głosy udokumentowane za kontrapasem. I to nie tylko byli zagorzali rowerzyści, bo pan takiego słowa użył. To nie tylko byli zagorzali rowerzyści, byli to seniorzy. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Sprawa budziła duże kontrowersje, widzimy. Wpłynęła poprawka pani radnej Tylek. Bardzo bym prosił. Ja odczytam. Tak? Mam odczytanie. To proszę przewodniczący. Proszę Państwa, poprawka w paragrafie pierwszym. Rada Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto, uwzględniając komentowane opinie mieszkańców, podtrzymuje sprzeciw zawarty w uchwale nr 36 z 29 sierpnia bieżącego roku. I reszta są wykreślamy, natomiast i wnosi się o likwidację kontrapasa w jezdni na ulicy Dobrzowskiej. Natomiast uzasadnienie wytyczone kontrapasu pozbawi, słowo pozbawi zachowujemy się pozbawiło, żeby było, no, fakt jest dokonany, żeby kontrapas jest wymalowany, więc pozbawimy już na dzień dzisiejszy mieszkańców parkowania. No taka propozycja jest. Odczytałem. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję na temat poprawki. Bardzo proszę.
pani radna. Znaczy ja, przepraszam, nie konkretnie w sprawie poprawki, ale jeśli pozwolicie, to tak w kilku zdaniach. Jedna, druga, trzecia, czwarta lista podpisów za i chciałam, bo nie wszyscy państwo wiecie, postaram się bardzo krótko. Jedno z pisów. Uważamy, że to zły pomysł, jest to niedopuszczalne, niedopuszczalne jest zezwalanie na poruszanie się rowerów od prąd na drodze jednokierunkowej, dyskryminuje pieszych, polityczna poprawność, rowerzyści są traktowani jak święte krowy, mogą jeździć praktycznie tylko gdzie się da. To jest w imieniu mieszkańców bloku 24, nie jedna osoba, tylko cały blok. Tak, kilka z państwa chcę zacytować. Jeden głos jest za, jedna osoba. Następnie, tak, znowu wyrażają swój stanowczy sprzeciw dla pasów rowerowych. Następny, co dni się zaczyna, posłuchajcie państwo. Dowiedziałem się o waszym nowym, poronionym pomyśle wprowadzenie ruchu rowerowego pod prąd na ulicy Łowcowskiej. No i oczywiście czekam na wypadek. Przykład, stoję na miejscu parkowania, chcę z niego wyjechać. Okazuje się, że muszę mieć oczy również z tyłu głowy, bo nie mogę przecież się patrzeć w lewo, czy nie nadjeżdża samochód jadący prawidłowo i w prawo i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie protestuję, znowu to jest w imieniu mieszkańców. Następny, nie wyrażam zgody radni dzielnicowi. To w ogóle niektóre się nie nadają do zacytowania i to nie chodzi też o jedną osobę. I znowu, daje się zauważyć daleko posuniętą głupotę ludzi podejmujących jakieś decyzje. Miasto chętnie pobiera wszelkie możliwe opłaty od nas kierowców, nic w zamian nie daje. Stale spotykamy na opóźnienia, płacimy za wszystko. Proszę patrzeć, co się stało po otworzeniu kontrapasa na ulicy Garbarskiej i tak dalej, i tak dalej. Tu jest następny zdecydowany sprzeciw. Nie, bo państwo nie wszyscy wiecie o tym, prawda? Nie chcemy ścieżki rowerowej. Tylko pan Sęczek był przeciwko, to tylko on nie wie. Lokatorzy w budynku Obzoska 7, następny. Także to jest wszystko, proszę bardzo, to nie w imieniu jednej osoby, tylko konkretnie. Do panu przewodniczącemu. Proszę uprzejmie, tyle tylko chciałam. Kto z państwa jest zainteresowany? Tylko jedna była opinia. Dwie osoby. Nie, dwie osoby są za. Prawa, a tutaj. Tak, mieszkańcy wspólnot, znaczy przewodniczący wspólnot w imieniu bloków całych w kilku, więc służył czymś. Bardzo dziękuję za ten cenny głos, uzupełnienie dyskusji. W takim razie, proszę państwa, jeśli widzę więcej głosów, przystępujemy do głosowania nad poprawką. Kto z państwa jest za poprawką? Nie ma członka zarządu. Ja się tu. Bogdan musi liczyć. Liczy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Przystępujemy w takim razie do głosowania całego projektu. Kto z państwa jest za projektem? Kto jest przeciw temu projektowi? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. W takim razie projekt uzyskał akceptację Rady. Przekazuję prowadzenie sesji przewodniczącemu.